Cześć, misioczki. Witam was w kolejnym This War of Mine. Naprawdę futrzak teraz, tak? O Boże, come on. No idź. Dobra. Lecimy sobie oczywiście dalej. Na czym myśmy w ogóle ostatnio skończyli? O to jest pytane. Przesunę kamerkę. A, dzień trzeci. No tośmy za wiele nie zrobili. Udało mu się znaleźć masę fajnych rzeczy. Bruno jest lekko ranny. Dobra, co my tutaj mamy? Bruno, ty się sklejaj. Ty, laska, ruszaj tu dupę. I jakie my mamy rzeczy? Mamy sporo części, sporo desek. Zobaczmy, czy możemy to rozwinąć. Aha. Paweł, weź to sprawdź, a ty, laska, idź gotuj. Mogę to ulepszyć, to to ulepsz. Ty gotuj to. Aha, mam tylko jedno łóżko, trzeba postawić drugie. I tak nas jeszcze nie stać na zabicie tego, to... Live z plagi pewnie to jakoś za jakiś czas będzie. Tyś tu buduj Pawle i zjedz. O Pawle, jedz. Boris, weź, otwórz. Tu mi jest póki co niepotrzebna. Okej. Czy ja chcę coś jeszcze? Mogę chcieć jedną część broni. Za to. Okej. Czyli karmimy ich trzeciego dnia, czyli będziemy ich karmić piątego, bo podobno najlepiej jest ich karmić co dwa dni. Ty idziesz tutaj, Bruno idziec. Nóż w pizdu. I Bruno, idź spać. Nie, 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 Katia, ty tutaj.
Bruno. Idź spać. Bruno, mam nadzieję, że tym razem nam nie spierdzieli, a jak nam spierdzieli, to już mam na to pewne rozwiązanie. Chcemy jedną deskę. Co ja ci mogę dać za jedną deskę, ziomek? Woda. Dwie wody. No dobra. Mamy łom, dobra. Znaczy ja ich do tej pory zazwyczaj karmiłam codziennie. Aż dostałam info, że można ich karmić co dwa dni. Mamy nóż, więc już będzie bezpieczniej. No i dobra. Zaraz to tyle. Dawaj mi koniec dnia. Co my tutaj mamy? W sumie jedzenie mamy, więc możemy sobie wskoczyć do strzelanej szkoły. Ale nie tym. Bruno, niech śpi, ty czuwaj. Nie wiem, brać z nim tego łoma, nie brać z tego łoma. To by nam się bardziej łopata przydała. Dobra, na razie nie biorę. Niepotrzebne. Przynajmniej na razie. Same śmieci, no co za ciule, no. No cóż, miłego grzebania. Lubuga, ale chodzi ci o biografię, czy o co? No fakt, chętnych do zgwałcenia Riki to raczej nie bardzo. Chociaż, jak znajdzie ochota, to i pies kota wyłomota. Jakoś tak, nie wiem, te biografie mnie, no nie wiem, nie interera. Ale jak ktoś sobie chce przeczytać biografię Pawle, to proszę. Ja wiem, dla mnie tam żadna z tych lasek jakaś taka, no, nie wiem, specjalnie. Chociaż Pawle jest fajny i jeszcze jeden chłopaszek jest fajny jakiś. Coś wszystko. Czy ja to pokazałam na zasadzie, jak będzie na YouTubie, to sobie zastopujecie i przeczytacie, nie? Jeżeli myślisz, że ja pamiętam, który pierwszy umrzeł na jakim live'ie, to się mylisz, bo ja tych postaci już miałam pierdyliard. Nie mogę drzwi wyważyć, bo drzwi są zastawione z drugiej strony.
Naprawdę polecam czytanie regulaminu. Tabi, come on. Ty kop, kop, kop. Spoko, zdąży przekopać. Już to robiłam. Części. No i mordeczka. Dobra. To do wyjścia. A właśnie, bo tu grę wywalało. Oby nie tym razem. Po co mam wyważać te drzwi, jak mogę sobie chodzić naokoło i nic się nie dzieje? Wy dzisiaj nie jecie. Tu możesz iść spać. Ty też możesz spać. Macie biografię od razu. To mi się przeciągało. Kawoszka, ja pierdykam. I Bruna. Dobra, co my tu możemy zrobić? Jeszcze nie pójdziesz spać. Aha. Troszkę lipa. Mam desek, brakuje. Możemy zrobić, bo nie mamy desek. Wszystko w, nie mamy wszystkiego w domu przeszukanego. A dlaczegoż to? Co wy ode mnie chcecie? Dobra. Dzięki. Czabiś. No, rybko. Rybko, ej.
Możesz przestać. Możesz przestać. No super. Weź wszystko. Nie. To czy ja jakoś nie wiem, no nie jestem fanką tych pułapek na szczury, powiem szczerze. Chciałam zrobić paleniska, jedno z tego. Kocham cię, skarbie, ale mi przeszkadzasz. Idź się połóż. Najlepiej znajdź kropę i się do niej przytul. Ziomek zrób jeszcze z 3. Nie ma nieskończonego trybu gry, natomiast to, jakiego dnia kończymy, jest randomowe. Podobno można skończyć po około 5 dniach, jeżeli się tak wyrandomi. Aczkolwiek to jest tylko plotka. Ja ją słyszałam, ja tego nie potwierdzę, bo nie doświadczyłem. Dobra, czyli mamy 4 te do jedzenia. Plus nam jeszcze zostaje jedzenia i tak. Słuchajcie, z żarciem stoimy dobrze. No dobra, koniec dnia. Teraz ty śpisz, ty czuwasz, a ty szukasz zapasów. Dobra, idź jeszcze do tej szkoły. Na razie nie bierz. To tu nie chodzi. Ale ziomek tędy. Po prostu geniusz. Nie wiem, czy dałem sobie radę w razie takiej wojny, szczerze, jakoś tak nie wiem, nie. Wielce o tym nie myślałam. Dobra, na razie to zostawmy. Musimy zgarnąć jak najwięcej desek. Deski są dzisiaj naszym priorytetem. Czuję się całkiem spoczko. Jeszcze mamy
miejsce na dwie deski, fajnie by je było znaleźć. Sorry ziomek, że ci tak biegam nad głową. Czy oni w lodówce mają coś, co bym się... Tak, mają deski. Albo... Deski dzisiaj naszym priorytetem, musimy zabudować okno jak najszybciej. Jutro też tu sobie przyjdziemy, zgarniemy resztę desek, może materiałów i powinno już być możliwie zabezpieczone. Oj Boże, regulamin co po, no po niektórych. Dzień piąty, zobaczymy. Bo to nie są ich rzeczy. Oni się czepiają tylko jeżeli kradniesz coś, co jest oznaczone w taki specjalny sposób, że to jest własność prywatna. Czeka na ciebie Zupka Bruno. Zabijamy okna. Katia, weź zobacz, może też możesz. Czyli karmię ich w dni nieparzyste. Możemy jeszcze jedno okno. To są te. I czy nam jeszcze coś zostało do zabicia? Chyba nie. Chyba to już będzie wszystko. No, wszelki wypadek, Pawle, weź sprawdź. No to teraz trzeba by było pozbierać na to i na to. Czy będziemy zbierać już i deski, i te. No wiecie co. Bruno, jak skończyłeś to i trzymać? I też pójdziesz spać. To mi druga dupa. Oczywiście. Że mój skarbek. Stać nas już może na łopatę. Przydałby się ktoś z większym plecakiem. A, może się przydać. Nie, spoko, to mój skarb. Fajna i prosta gra. No, Kawod, nie powiedziałam, że taka prosta. Na początku tak, na początku sobie chodzisz, zbierasz. Gorzej, jak ci później zaczynają włazić do domu, gorzej, jak ci później mordują wszędzie ludzi, gorzej, jak później sam musisz mordować. To już takie łatwe i przyjemne to nie jest. Nie wiem, kiedy była ostatnia aktualizacja This War of Mine, gdyż mam ustawione aktualizacje automatyczne we wszystkich grach i nie sprawdzam, co mi się aktualizowało, a co nie. Znaczy ja, że tak powiem, nie doszłam do opcji wykrawcenia większego plecaka, aczkolwiek możliwe, że drak. No temperatura oczywiście zależy do, od tego, że tak powiem, no co się... Właśnie co wam do pieca brakuje.
No jak jest zimno, to już zaczynałem chorować, nie? Humble Bumble było zarąbiste, natomiast ostatnio dają takie gówno, że tak się tego po prostu brać nie da. Deski i ten, no dobra, ale w sumie mam piąty dzień, więc jeszcze nam nie trzeba. No to cyk, koniec dnia. No już mam zrobione. Chociaż nie wczuwają oboje, bo wczoraj nikt się nie próbował włamać. Jak lubię tą grę? Lubię tą grę. Czy ja nie lubię oceniać tam od jednego do iluś tam, ale muszę przyznać, że tą grę naprawdę lubię. Fajnie mi się w nią gra i fajnie, że są randomowe sytuacje i że za każdym razem ta gra wygląda inaczej. Sorry, że ci się tak przez drzwi przepierdzie, nam śpij sobie. Dobra, weź wszystko. No zdecydowanie więcej desek by nam się przydało. Czy tutaj jeszcze coś było do zebrania? Te zębatki mogą być nie być złe. O, widzicie, jak jest taki znaczek, to znaczy, że to jest własność prywatna i jak im to ruszymy, to oni wszyscy się na nas zrzucą z nożami czy z jakąkolwiek bronią tam mają. Tudzież czasami na piąchę. Lekarstwa, lekarstwa. Dobra, to zostawmy tą deskę, weźmy sobie te lekarstwa. No w sumie... Dobra. To do wyjścia. Przecież mam wybierać święta Boże Narodzenie lub Wielkanoc, to dla mnie jest logiczne, że Boże Narodzenie. Kawod nie mam miejsca, żeby brać wszystko. Ale właśnie fajna jest ta gra, bo jest inna, to jest fakt. Natomiast czasami jest troszeczkę za duży random, w sensie, żeby im poprawić humor, oni teoretycznie mogą słuchać radia, ale to im tak naprawdę humoru za bardzo nie poprawia. Podobno im bardziej poprawia gra na gitarze, jednak ja do tej pory gitary w grze nie znalazłam, tak? A jakby nie patrzeć, też już troszkę w nią grałam, no więc to jest, wiecie. Nie, staruszkom już za bardzo nie ma co ukraść, więc olewamy staruszków. Zaatakowano nas, ale oczywiście nic nam nie ukradli. Pawle, spać. A bo wiesz co, Katia, ty idź spać, chociaż za tobą nie przepadam, ale Bruno podpierdzieli mi wtedy bimber, to niech się teraz wykazuje. I nie stać nas na zrobienie tego, co bym chciała zrobić. I jesteśmy w dupie. No desek mi brakuje, no gównianych desek, żeby mi brakowało. Żal. Po prostu żal. Ale dobra, poczekamy, może przyjdzie ktoś się wymienić, czy coś. Ja mam na tyle fajnych sąsiadów, że naprawdę nie musiałam się z nimi okradać, tylko byśmy... jakoś współgrali.
A to, kto przychodzi jakiego dnia, to też jest randomowa. Ale bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą. No, przyszedł handlarz, dobra. Handlarz, ja tam się w sumie z tobą na deski wymieniła, wiesz? Tu całkiem sporo desek, możemy się nawet wymienić za części. Czekajcie, muszę wypierdzielić jeden ten... Handlarzu, mój drogi kochany, co ja bym od ciebie chciała? Wszystko 10 desek. A powiedzmy, żebym chciała je wszystkie za... Zostawmy sobie jedną. To ja jeszcze od ciebie bym chciała raz, dwa, trzy. Coś jeszcze od ciebie chcę? Kawy póki co nie chcę, wody nie chcę, tego nie chcę. Dobra. Zapominam, że mam Kati od targowania. Oj tam. On jakoś dużo taniej nie załatwia rzeczy. Tak, Paweł, wiem, że ktoś stoi pod drzwiami. I się mam jakoś. Ja zrobiłam bimber, czy zrobiłam... Co ja zrobiłam? Dobra. Bruno, weź na porób filtra. Musimy zrobić dwa, to zrób dwa. Ja wam nie powiem, którą grę z wybrać czaj zakaczył This War of Mine, bo to zależy kto co lubi, tak? Każdy lubi inny klimat i trzeba sobie wybrać to, co się lubi samemu. Tak, ty zrób to. Aha, bo my nie mamy... No, zrób dwa. Nie wiem, że niedługo wychodzi pudełkowa wersja tej gry, jeżeli mam być szczera, nie interesuję się pudełkowymi wersjami. Jest parzysty dzień, więc ich nie karmimy, dobra. Pawle, no to działaj dwie butelki bimbro. Dobra, i jak będzie noc, to zrobimy sobie sik pauzę. Dlaczego ich nie karmię w dni parzyste? Bo oszczędzam. Aha, dobra, oni są wyspani. No dobra. Ty czuwaj, a ty idziesz do supermarketu, ale to już po
3-minutowej sick pauzie. Dobra, miseczki, wracamy z powrotem. Lecimy do supermarketu. Mam nadzieję, że mi się uda to załatwić tak jak ostatnio, czyli bez użycia czegokolwiek. Także nie biorę ze sobą nic i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cieszę się, że pierwsza zaglądasz live'a, pod spodem masz coś takiego jak regulamin, to go przeczytaj i przestrzegaj. Do wyjścia! Czemu tak? Co za gunwo? A ta zadowolona z siebie. Ktoś go postrzelił, a Katia po prostu pełna współczucia. Wyliże się, on się wyliże, da se radę. Po prostu Katia mistrzyni. Bruno, weź, zrób drugi nóż.
prostu. Aha, bo nam część zabrakło. Kurwa. Dobra, Pawle, i do Wyra. Ale straszna lipa z tym wojskiem, naprawdę. Zrób dnia. Ty, Katia, zrób jedną z tego i dwie z tamtego i chyba znowu będziemy mogli ugotować na dwa razy. Kto mi kuźwa truje dupę na Steamie? Wody nam braknie. Widzę, że niektórym dalej przestrzeganie regulaminu nie wchodzi w skórę. No cóż, trudno, jak kto woli. Bruno, jedz, byś zdążył, zanim Katia przylezie. Nie zdążyłeś. Szlak. Katia, szamaj. Pawle się nie postawił żołnierzom, tylko... No, nieważne. Czego nam brakuje? Wody. Widzę, że filtra też nie będziemy sobie mogli zrobić i nie mamy. A filtr daje chyba 4 wody, no? Myślę, że w czasie wojny bezpiecznie jest jednak poza miastem. Tak, wiem, żeby gotować brunem. Zloty nie kojarzę. Nie, i tak chyba najgorzej miałam, jak zaczynałam grę i miałam na starcie 4 postacie i to 4 tak beznadziejne postacie, że się załamałam. Mój kumpel was pozdrawia, tyle, że on jeszcze nie wie, że go nie widać. Ale pozdro od Baśka, zawsze na propsie. Śpi, ty czuwaj, Katia będzie szukać, tylko gdzie iść. W magazynie są dobre rzeczy. Ale możemy tego nie przeżyć.
Dobra, weźmy łom, jak coś to ludzi łomem też możemy zabijać. Mi się bardzo podoba grafika w tej grze. Ja rozwalając to nie zrobię nadzór, nie za... Nie, nie powinny tego usłyszeć, dobra. No to, że piłę można raz używać jest słabe moim zdaniem. Poszli już czy jeszcze stoją? Fajnie było chociaż jednego z nich zaciupać, to byśmy mieli broń. No właśnie, piła jest droga. Aczkolwiek dzisiaj chyba nie będzie sensu ich mordować. Majice w dupę wsadzić takie to. Tutaj stoi ziomek, stoi. Dobra. Zamknij. Do wyjścia. Ale po co kupować broń, jak mogę mordować ludzi i mieć broń za darmo? Szkoda mi w ogóle materiałów, które muszę wydać, żeby mieć broń. Czy jest dzień parzysty, czy nie parzysty? Dzisiaj jedzą, czy nie jedzą? Dzisiaj nie jedzą. To idź spać. Pawle dochodzi do siebie. Brakuje nam części, a szkoda. Dobra, dom mam ogarnięty, oni sobie pospią. Wiesz co, Bruno, zrób jeszcze dwie podpałki. Dlaczego ta woda się nie zrobiła? Come on. Oni jedzą w nieparzyste, a nie jedzą w parzyste.
Dobra, potrzebujemy wody. Aha, sobie chciałam drugi nóż zrobić. Oho, kolejny przydupos. Jesus. Chyba, że to jest mój ulubiony. Marko, ty jesteś spoko, o ile dobrze pamiętam. Natomiast i tak pójdę mordować Katią, bo myślę, że ona to mniej przeżyje. Zresztą Katia jest głupią dupą. Oj tam, oj tam. Dobra, w sumie to możemy skończyć ten dzień. Katia, szukaj zapasów, ty śpisz w łóżku. Ty też śpi w łóżku, ty Bruno czuwaj. Idziemy do magazynu i zabieramy ze sobą nóż. Znaczy nie to ma przeżyć, tak? Tylko chodzi o to, że jak ona, jak widzicie, jest zadowolona, jak ona się załamie, to się nic wielkiego się nie wydarzy. To czy nie? To mnie interesuje. Pusto. Dobra, no i teraz będziemy robić przyczajkę. No i właśnie jesteśmy w dupie. Dobrze, dobrze, niech tamten idzie, a ty tu chodź. No chodź tu. No chodź, że tu któryś. Ale wiedziałem, że tak będzie, że jak otworzy te drzwi. No i poszli w pizdu, no. No właśnie, to jest cała magia tej gry. Po prostu gościu mnie widzi, chował się gdzieś tam w ściankę i nagle przebiegają koło mnie i mnie nie ma. No gdzie on pola zwracaj, patafianie? Gorzej, bo teraz tu ktoś idzie. Katia, zbieraj z niego... Okej. Dobra, mamy pierwszą broń. Pa, I'm loving it! O, i teraz jesteśmy w dupie. Dobra, Katia, strzelaj do niego. Nie masz już tego, więc morduj go nożem. Dawaj go. Dawaj go nożem, dawaj go! Dobra. Pozamiatane. Lekko ranna, ale ona się wyliże. Ona się wyliże. O, kamizelka kuloodporna, zarąbiście to lubię. To jest wszystko. Kuźwa, nie pamiętam, ile tu było chłopa. Wiem, że jeden gdzieś tutaj łaził. Ale to jest, że tak powiem, do ogarnięcia. Aczkolwiek się zastanawiam, czy jak dzisiaj morduję, to czy czasem nie wymordować wszystkich i mieć już później święty spokój.
Wywal tą deskę, weźmy sobie więcej jedzenia. Okej. Okay. Jeżeli dzisiaj zabijemy wszystkich, to po prostu już wiecie jak. Będziemy tutaj sobie mogli przychodzić na lajciku. Wydaje, że tego kolesia już nie ma. No dobra. Od 200 na chyba wyjdzie tam. Nie to, że ma wszystkie drzwi tu pootwierane, nie? Nie, lecę naokoło, masz rację. Przecież wodę tu się zrobi, to nie jest problem. Zaatakowano nas, ktoś próbował, ale nie pykło. Dobra, słuchajcie. Robimy jeszcze jeden ten. Jeszcze jeden dzień. Dzisiaj jest dzień nieparzysty, więc oni jedzą. Bruno, zrób wodę. Katia, jesteś lekko ranna, więc po prostu... No, który płaszczy dupę? Albo Katia, wiesz co, zjedz sobie puszeczkę. Bruno, zobacz, co możesz ugotować. A Katia, jak już zjadłaś, to do wyra. Nie mogę razy dwa, bo nam wody nie starczy. Katia, do wyra. Marko, zobacz, czy mamy rzeczy na jeszcze jedno łóżko. To by się przydało. Bruno, szamaj. No tu cyk, jeszcze jedno wyro. Może być tutaj. Przecież woda to nie jest problem, naprawdę. Są, mamy większe problemy niż woda. Weź sobie usiądź. Ja wiem, że ty byś poszedł spać, ale no jakby nie mam ci. Pablo, wejdź sobie na górę, zjedz. Katia, wstawaj. I Pablo. Do wyrka. Czy nam jest coś szczególnie potrzebne na ten moment? Woda. Wody nam jest potrzebne 3, chociaż już teraz to nam nie jest potrzebne. Teraz to już sobie zrobimy. Co ja mogę chcieć? Mogę chcieć naboje. Mogę chcieć z dwa filtry. Mogę chcieć trochę desek. Co ja ci za to mogę dać? Mogę ci dać za to dwie butelki. Okej. Akurat leki i jedzenie to my mamy. A jakbym chciała to i na przykład w zamian bym ci dała, co bym ci mogła dać w zamian. Loża na pewno, nie? Kuźwa, nie bardzo mam ci co dać w zamian. To nie chcę tak. Hmm.
No dobra. Dobra, Katia do Wyra. Marko, weź się połóż. Bruno, to weź jeszcze ugotuj. Wszyscy najedzeni? Wszyscy, dobra. A ona jest w ogóle w jakiś sposób... Nawet nie jest załamana, słuchajcie, zabiła trzech chłopów w nocy. Ona nawet nie jest załamana. Naprawdę ja polecam niektórym oglądanie zapowiedzi. Będzie im łatwiej. Tudzież przestrzeganie regulaminu live'a też im będzie łatwiej. Dobra, koniec dnia. Ostatnia noc. Marko idzie do magazynu. Oni śpią. Nie, Bruno śpi. Katia czuwa, Katy nie szkoda. Mam nadzieję, że nikogo już tu nie mam, bo tak sobie trochę jolo lecę. Tu nie było nic, co bym chciała. Zamknę te drzwi. Tu była jakaś własność prywatna, zobaczmy co tu było. Siema, mężu. Weź wszystko. Weź to. Dobrze jest zrobić tych gości, bo później sobie chodzisz i masz święty spokój. To rzeczywiście moje podejście do gry może budzić pewne zastrzeżenia. Co my tam nazbieramy dzisiaj? Fajek brałam. Szkoda, że te nasze postacie nie mogą palić, że fajki tak naprawdę na wymianę tylko, ale mamy miejsce, to zbierzmy je. Tu na dole coś było. Wszystko. Tego nie chcemy. No i co z tego, że jest już 20? Znaczy ja wiem, że oni tam sobie lubią palić, ale na przykład nie mogę im dać na zasadzie masz se zajaraj. Przeskoczyć to już. No naprawdę byś tędy skakał, bo rzeczywiście skoczenie stąd byłoby zbyt mainstreamowe, masz rację.
Wy się w końcu nauczycie słuchać ze zrozumieniem, naprawdę. Polecam umyć uszy, zwłaszcza co po niektórym. Dobra, co tutaj jeszcze dobrego możemy wykraść? Ajajajajaj. Dobra. Mister, wiem co robię, tak? Nie, to ja. Bo regulamin obowiązuje wszystkich. O fuck, 10 nabojów, 10 nabojów, wywal mi to. Super. Wywal mi te fajki. Dobra. Na razie wyłazimy, ale jeszcze tutaj będzie można raz na dziorgę przyjść. Oczywiście, że moje suby są bossami. Bruno czuje się znacznie lepiej, spoko. Dobra, to tyle na dzisiaj z This is War of Mine. My się widzimy za 5 minutek na Ajzaczku.